Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych. Moduł: materiały stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Temat: rodzaje przewodów wentylacyjnych. Witam serdecznie. Dziś opowiem o rodzajach przewodów wentylacyjnych. Rozróżniamy kilka rodzajów przewodów, m.in. kanały grawitacyjne, kanały sztywne z płyt, kanały elastyczne oraz kanały z tworzyw sztucznych. Kanały grawitacyjne są elementem konstrukcji budynku murowanym z cegieł stosowany w budownictwie mieszkaniowym powyżej 9 piętra. Kanały grawitacyjne są typem kanałów wywiewnych, gdzie nawiew zapewniają okna bądź zamontowane w nich nawiewniki. Dobrze zaprojektowany kanał musi mieć odpowiednio dobraną średnicę i być zlokalizowany tak, aby wykorzystać warunki naturalne, takie jak nasłonecznienie czy kierunek wiatrów. Przewody są wyprowadzane na zewnątrz przez dach, a jeśli występuje zjawisko ciągu, wówczas możemy zastosować specjalne nasady kominowe w postaci wywietrzników grawitacyjnych. Kanały sztywne charakteryzują się szeroką gamą kształtów, pozwalającą dostosować je do określonej przestrzeni montażowej. Ciekawym rozwiązaniem są kanały sztywne wykonywane z płyt z tworzyw sztucznych o budowie warstwowej. Są one zdecydowanie lżejsze od systemów z blachy, nie wymagają one dodatkowej izolacji. Z kolei kanały elastyczne nadają się do wykonania odejść od kanałów głównych. Są one lekkie i elastyczne, co umożliwia łatwe zginanie pod dowolnym kątem bez zmiany przekroju. Pomimo zalet kanałów elastycznych nie jest zalecane, aby wykonywać całą instalację jedynie z nich. Kanały z tworzyw sztucznych świetnie nadają się do transportu powietrza w różnych środowiskach. Rury z polipropylenu i z polietylenu stosowane są również do wykonywania rurowych gruntowych wymienników ciepła, GWC. Zanim powietrze zewnętrzne wejdzie do budynku, przepływa przez GWC ułożony na odpowiedniej głębokości w gruncie. Zerknijcie teraz Państwo na kanały z tworzywa sztucznego okrągłe. Przewody te umożliwiają obniżenie kosztów produkcji, a także ułatwiają magazynowanie. Są bardziej odporne na zgniecenia i odkształcanie. Wreszcie przewody okrągłe mają lepsze parametry hydrauliczne, a co za tym idzie, mniejsze opory przepływu. Kolejna grafika jest przykładem kanału wentylacyjnego z tworzywa sztucznego prostokątnego. Kanały te są lekkie i łatwe w montażu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.